myślę, że dni kariery są dobrym pomysłem, bo jest jakby takie miejsce, w którym w jednym czasie jesteśmy w stanie znaleźć z jednej strony korporacje, firmy, które osiągnęły już jakiś sukces globalny, z jakimś przykładem do tego, że tego, czego uczymy się może na studiach czy na praktykach, ostatecznie to się udaje. Z drugiej strony są też prelekcje osób, nie wiem, startupowców, osób, które gdzieś tam przeszły przez tą drogę, przez studia i możemy się nauczyć wielu rzeczy. Tworząc z moimi wspólnikami firmę Kupony, też byliśmy studentami, widzieliśmy gdzieś tam, jaka droga jest przed nami i że jednak często, wiecie, szukanie takich mentorów, pojawianie się na takich eventach, gdzie osoby, które już czegoś doświadczyły, już popełniły te błędy, jest to jakby bardzo ciekawa lekcja. W internecie widzimy samo ogłoszenie. Tutaj mamy osoby, które przekażą nam bezpośrednią wiedzę o tej firmie, o przebiegu rekrutacji, o tym, jak należy, załóżmy, stworzyć list motywacyjny albo CV do danej firmy. Więc myślę, że tutaj jest bardziej przekazywana wiedza praktyczna niż to, jak każdy sobie w internecie przejrzy ogłoszenie. Mi kariery mogą pomóc w taki sposób, że możemy poznać tych pracodawców i oni też bardzo wiele opowiadają, pokazują często. Firmy takie techniczne często mają jakieś eksperymenty, pokazują różne rzeczy i tak naprawdę można tych elementów dotknąć i zobaczyć, czy to jest coś, w czym byśmy się tak naprawdę sprawdzili i co byśmy chcieli docelowo robić. To jest dużo firm w jednym miejscu, nie? Więc to fajnie jest zebrane też. Można przejrzeć, czego firmy oczekują właśnie od pracowników. To na pewno ułatwia to. Jedni wolą zakładać własny biznes, inni wolą pracę na etat. Oczywiście większość woli pracować na etacie, ale dużo studentów interesuje założeniem właśnie swojej własnej działalności gospodarczej. Uważam, że pomagają ludziom, którzy nie do końca wiedzą, jak zacząć, żeby przekonali się, jak wygląda sytuacja właśnie na rynku, jakie są oczekiwania pracodawców dotyczące młodych osób. Studenci pytają najczęściej o możliwości rozwoju w obszarze, który dotyczy stricte ich kierunku studiów. I my staramy się dopasować im jakąś ścieżkę rozwoju, dopasować ofertę pracy oraz przedstawić możliwości rozwoju właśnie z wiedzą, którą posiadają. Dbamy o bezpośredni kontakt z naszymi kandydatami. Chcemy się z nimi spotykać face to face, aby móc indywidualnie przedstawić właśnie możliwości rozwoju. Najczęściej studenci pytają o konkretne oferty praktyki, staży, jakie mamy w tym momencie w naszej firmie, zarówno w Niwa, jak i w Myers Drop Manufacturing Poznań. No i takie praktyki właśnie im polecamy. Dzisiaj akurat się próbujemy przede wszystkim z praktykami. Takie praktyki oferujemy praktycznie w każdym dziale. Więc udzielamy studentom informacji, jakie są wymogi, co oferujemy jako pracodawca i czego się mogą spodziewać na stanowisku u nas. Ponieważ mamy coraz dłuższe doświadczenie, tak jak widać i słychać na naszym logotypie, organizujemy już targi od 25 lat, więc mamy dość duże doświadczenie. No i w związku z tym wiemy, jak bardziej się promować, bardziej docierać do młodych ludzi, więcej frekwencja w prasie.